Cześć, tu Xorat i dzisiaj zunboxujemy sobie kosteczkę 6x6 od Kipka, którą kupiłem w Dąbrowie Górniczej. Ma ona już nałożone 3 kolory naklejek, pozostałe są tutaj. Są to naklejki od Juska, no zobaczymy takie pierwsze wrażenie i tak dalej, więc zapraszam. Okej, więc co tutaj na pudełku mamy? 6x6 Magic. No, tutaj jest pokazane, że z magicznej kostki. Chyba Kipek to dostał, czy coś takiego. No nic, otwórzmy tutaj już kostkę. I mamy kosteczkę 6x6. Okej, w środku już tam nic nie ma. Naklejki, jak widać, w miarę fajne mogą być. Ten czerwony jest praktycznie identyczny, na tych naklejkach niebieskich widać, że jest troszeczkę ciemniejszy. Coś, czymś tutaj jest to uwalone. No nic. No, ogólnie jeszcze pomarańczowy widzę, że jest zmieniony i żółty na pewno. Pierwsze wrażenie, jest to kosteczka jakby co od Shengshu, nie jest to moju Aoshi. Po prostu Shengshu jest bardzo porównywalne do Aoshi wyrobione. No, fajna kostka, myślę, że układa się bardzo podobnie. Pewnie centry troszeczkę inaczej, ale parowanie to tak jak w kostce 5x5. I fajnie, bo kostka jest tak już dość fajnie wyregulowana. Jak na razie mi jeszcze nie popła. No, to tyle na pierwsze wrażenie. Jeszcze zobaczmy te warstwy. No, fajnie chodzą. Te też, czekajcie, tak jakoś, o, jeszcze ten zaparita. No, w miarę spoko, możemy ją pomieszać, żeby tak jeszcze pokazać wam, jak się ona rusza. No, powiem wam, że w miarę spoko, polecam. Czasami się kusi do tego popa, ale jednak jest spoko. No, ciężko jest pomieszać ogólnie kostkę 6x6, by mi to dużo czasu zajęło. Ale jeszcze zobaczmy naklejki na tą kostkę. Powiem wam, że fajne będzie, jak się ją trochę wyrobi. Już czuję, że kosteczka będzie naprawdę spoko. Teraz zobaczmy jeszcze naklejki na tą kostkę. Naklejki od Juska oczywiście. No, okej. Folii transferowej nie mam, więc jak będę z czymś nakładał naklejki, to sobie po prostu zachowam. I dobra, mamy tutaj 4 kolory. Tutaj możemy porównać. No, bardzo mało się różni. Słuchajcie, tak, że się nie odbijało światło. No, jest malutka różnica, może jest praktycznie niezauważalna. Czerwony może leciutko jaśniejszy, jak powiedział, ale pewnie nie za dużo. A biały to raczej jak biały. Myślę, no a ja czarnego koloru nie stosuję, to odłóżmy gdzieś na bok. Albo schowam jeszcze do tego sobie woreczka tutaj. Więc to chyba by było na tyle. Tu mamy, przepraszam, na unboxingu. Kostka naprawdę fajnie się rusza, więc polecam kosteczkę 6x6. Dostępną magicznej kostki. Na razie mają zakaz sprzedaży od 2x2 do 5x5. Więc szóstki, siódemki i tak dalej można nabywać. No, kosteczka naprawdę spoko się rusza. Więc to był unboxing kosteczki 6x6 od Shengshu. Ja mam nadzieję, że wam się to podobało, więc trzymajcie się i cześć! Na Raksorat! Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij fabkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksorat! Pamiętaj o lajku, kliku, pa!